Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa przywitać na kolejnym wykładzie zorganizowanym w ramach cyklu wykładów otwartych Akademii Dziedzictwa. Międzynarodowe Centrum Kultury razem z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie od 11 lat prowadzi studia podyplomowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i od pewnego czasu postanowiliśmy część spośród naszych wykładowców zapraszać do wygłaszania otwartych prelekcji, równocześnie wykorzystując tę okazję do zaprezentowania Państwu badań prowadzonych przez stypendystów programu Thesaurus Polonie. Thesaurus Polonie to program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który od 3 lat jest organizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury, a wśród naszych stypendystów mieliśmy okazję przedstawić Państwu spośród naszych stypendystów, chociażby ostatnio prelegentów, którzy tydzień, 2 i 3 tygodnie temu w tym samym miejscu, w tej samej sali opowiadali o swoich badaniach. W dniu dzisiejszym tematem wykładu będzie Lwów. Przed nami spotkanie z panem doktorem Robertem Pajrachem, który przyjechał do nas z Oksfordu, z Wielkiej Brytanii, a od wielu lat prowadzi badania poświęcone miastu Lwów, a więc tematowi, który jakby nie był, jest bardzo bliski naszej instytucji. Jest tematem różnych prac naukowych, konferencji, wystaw, które tutaj w centrum miały miejsce i cieszymy się, że mogliśmy zaprosić pana Roberta, aby swoje badania poświęcone właśnie temu ośrodkowi mógł u nas prowadzić. Aby nie przedłużać, powiem tylko, że tytuł wykładu to Lwów jako soczewka, spojrzenie na pamięć kulturową Europy Środkowo-Wschodniej. Przekazuję głos. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo za obecność podczas mojego wystąpienia. Szczególnie chciałbym podziękować panu profesorowi Purchli, panu doktorowi Michałowi Wiśniewskiemu oraz pracownikom z MCK za zaproszenie i organizację mojego pobytu w Krakowie, wspaniałego pobytu, jako stypendysty Thesaurus Poloniae. Ja mówię w języku polskim, jak słychać, z akcentem, ale będę dzisiaj wygłaszał swój referat po angielsku z tłumaczeniem i mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą. So today, I will present to you aspects of a much larger book-length project on the 20th century cultural history of Lviv, which I am currently finishing here in Krakow. Inevitably, I have had to condense a lot of information into this presentation, so I trust there will be time for questions afterwards if anything remains unclear. What you will hear today also represents work still in progress, so some of the conclusions remain tentative until I have finished writing my findings. Now the title is very broad, but I hope its relevance rapidly becomes clear. Cities like Lviv experienced dramatic changes over the last century in regime and ethnic composition. Although the specifics differ, such processes of change were mirrored across East Central Europe. So those of us here who know other contexts, like, for example, Vilnius or Wrocław, may see parallels or contrasts with the smaller case study that I will present to you today. The various names given to these cities reflect the changes, as I've mentioned, in regime and ethnic balance. And since I will be speaking in English, I will use the name relevant to the context or period in question. So when I'm talking about the present, I will always talk about Lviv. But when I'm talking about pre-Second World War, I will say Lviv, very simply. I'm confident that today's audience knows the broad historical context. But just quickly to recap, the city was under Habsburg control as the administrative capital of Galicia after the Polish partitions. It became part of independent Poland after 1918 with a population of about 60% Poles,
Zostało wcielone do Związku Radzieckiego. To jest pewnego rodzaju tło, ale ze względu na tę bolesną, bardzo skomplikowaną i obejmującą wiele różnych jurysdykcji i wiele różnych władz, a więc w porównaniu z innymi miastami zachodziła tutaj potrzeba odbudowy tożsamości sprzed czasów, kiedy te dramatyczne zmiany nastąpiły. Ten szczególny proces budowania czy odbudowywania tożsamości miał miejsce właśnie we Lwowie. Otóż to są zasadnicze pytania, bardzo ewidentnie dotyczą każdego, kto zajmuje się polityką, kulturą, planowaniem. Jeszcze powinien powiedzieć, dlaczego ja się tym zajmę. Przy prowadzeniu badań do mojego doktoratu i praktycznie rzecz biorąc, kiedy opublikowałem książkę o teatrze lwowskim i o jego roli w budowaniu tożsamości. I później przeprowadziłem taką porównawczą analizę z Wiedniem i tak wtedy uderzyło mnie, w jaki sposób w tych miastach celowo stwarzano pewnego rodzaju kulturę tożsamości, czy też tożsamość kulturalną ze względu na dziedzictwo tych. I zresztą myślę, że nie ma bardziej właściwego miejsca jak właśnie Kraków, który również przeżywał czas monarchii austro-węgierskiej. Oczywiście wiele rzeczy przebiegało tu w sposób odrębny, ale zasadniczo rzecz biorąc, po bardzo opresyjnym reżimie rosyjskim nastąpiły jak gdyby łagodniejsze lata monarchii austro-węgierskiej. Było bardzo dużo możliwości samowyrażania swojej odrębności kulturowej. Kraków i Lwów należały do bardzo wybijających się miast, na przykład jeśli chodzi o kulturę, teatr. Oczywiście Kraków i Lwów to wspaniała publikacja Międzynarodowego Centrum Kultury, gdzie wiele z tych elementów jest bardzo jasno opisane. A więc ze względu na to, że jest to ogromny temat, chciałbym skupić się na dwóch tylko sprawach. Odbudowa tożsamości w tych dwóch kluczowych, przełomowych momentach, kiedy to miejscowe władze lokalne miały w jakiś sposób zdefiniować czy przedefiniować swoją politykę, a więc kiedy Lwów stał się częścią polskiego państwa oraz w drugim okresie, kiedy stał się częścią niepodległej Ukrainy. A więc po pierwsze, ten period, okres obejmuje okres powojenny. Po drugie, te dwa opowiadania, które przebiegają jak gdyby równolegle, w pewien sposób legitymizowały chwilę obecną, a więc przez stworzenie tożsamości kulturalnej i ogólnej, a więc co te miasta też miały wspólnego, a więc umieszczenie poszczególnych tych obu miast w jakiejś szerszej narracji dotyczącej tożsamości. Ja mówię o narracji tożsamości, to jest taki
termin, który inaczej nazywam pewnego rodzaju dyskusją, w przestrzeni publicznej, a więc patrzę na budowę tożsamości, jak gdyby od góry w dół. To jest zasadniczo rzecz biorąc nieco odmienne od spojrzenia historycznego, kiedy patrzy się od dołu do góry. A więc ja widzę te niby oficjalne, półoficjalne dyskusje. Te dwa kierunki dyskusji w jakiś sposób się przeplatały. Przyjmowały pewną wspólną drogę. W jaki sposób akademicy tacy jak ja mają czerpać z tego? Więc jeżeli można oczywiście przeglądać programy uniwersyteckie i szkolne, można przyglądać się festiwalom, które były sponsorowane przez państwo, pamiątkom, pomnikom lub wreszcie instytucjom kulturalnym takim jak teatry. To, co w naszym przedsięwzięciu przyjąłem, jest to, że te elementy kulturalne były w jakiś sposób związane z życiem kulturalnym. Otóż w 1991 roku, kiedy była już niezależna Ukraina, pełniły inną zasadniczą funkcję, więc zasadniczą funkcję teatru przez jakiś czas przejęły publikacje i festiwale terenu. A więc jest taka teoria, która niemiecki egiptolog Asman stworzył, mówiąc o pamięci kulturalnej jako o pewnego rodzaju doświadczeniu historycznym, które dokonuje się kosztem innych, a staje się urzędowe, czy niejako oficjalne przez różne te kanały. Otóż to jest coś odrębnego od pamięci społecznej, kiedy obejmuje ona tylko ograniczony horyzont czasowy. W przypadku polskiej pamięci kultury to może być na przykład od Unii Lubelskiej. Kto nam pamięta te czasy Unii Lubelskiej? Ale to zasadniczo rzecz biorąc jest to kultura, która w pewien sposób kodyfikuje te elementy, punkty w historii. Oczywiście Konstytucja 3 maja jest drugim takim elementem. Otóż pamięć kulturowa ma właściwie dwa znaczenia. Można traktować jako historię kultury wyrażanej w przestrzeni publicznej. Była to negocjowane, była to kwestionowane, ale ja znalazłem tę koncepcję pamięci kultury jako bardzo użyteczne narzędzie do odejścia od tej analizy zwyczajnej, politycznej, ponieważ wymaga ona pewnego rodzaju wrażliwości i przez skupienie się na tym kontekście, jak i na tekście, pozwala na dwie rzeczy, które są różne od dyskusji politycznej, wywodu politycznego. Po pierwsze, pewnego rodzaju subtelność. To nie jest manifest polityczny, który wyjaśnia bardzo sposób taki jeden do jeden ważne sprawy. Tutaj jest o wiele więcej pola do interpretacji, intencjonalność na przykład. I teatr jest tutaj doskonałym przykładem, kiedy co najmniej trzy poziomy przeglądania, więc sam tekst, wykonanie i przyjęcie danego przedstawienia. Co jeszcze mogę przynieść? Studiowanie pamięci kulturalnej inaczej niż zwykłe podejście od strony historii i polityki, a więc to, co się mówi rzeczywiście i to, co rzeczywiście
praktyce jest robione, a więc rozdziel pomiędzy tymi dwoma, tym planowaniem i tym rzeczywistą realizacją mówi nam bardzo wiele o kulturze. A więc tyle tytułem wstępu, mam nadzieję, w miarę zrozumiałego wstępu. Teraz przejdziemy do pierwszej części. Teatr jest był ogniskiem, punktem ogniskującym moje studia, żeby jakoś utrzymać ten temat w jakichś ryzach. Zająłem się teatrem miejskim, teatr wielki, który jeszcze do dzisiaj stoi. To jest pewnego rodzaju symbol. Tam wystawia się wielkie opery, wielkie dramaty, ale jest tam wiele również mniejszych scen, takie jak Rozmaitości, Nowości, Teatr Mały, Operetka i wreszcie Teatr Eksperymentalny. Wszystkie one były pod kontrolą Rady Miejskiej. A więc można powiedzieć, że życie teatralne Lwowa międzywojennego było bardzo, bardzo bogate. Był teatr ukraiński, był teatr wystawiający w języku jidysz i również może krótkotrwałe, ale eksperymentalne i krótkotrwałe. A więc można powiedzieć, że jakoś zupełnie paradoksalnie więcej nawet powiedziano i napisano o teatrach niepolskich, a nie o teatrze polskim, który tam wtedy. Może to jest dziwne, ale może nie, ponieważ te archiwa dopiero co dostępne są dopiero przez ostatnie 20 lat. Bardzo wiele wartościowej pracy zostało wykonane. Na przykład książka 1997 roku Teatr Polski we Lwowie, a więc fascynujące opracowania w tym kontekście. To samo zresztą Marczak Opolski, praca co prawda z okresu komunistycznego, który znowu obejmuje badania ze strony estetycznej, przedstawień teatralnych bardziej niż analizy. A więc jest bardzo duża luka w badaniach pomiędzy tym, co zostało napisane o mieście. Jest to opublikowane w wielu językach, w kręgu wielu kultur, w polskiej, jidysz i ukraińskiej. Jest taka praca niemieckiego akademika, który mówił o teatrze polskim jako bardzo kluczowej instytucji w czasie rozbioru do utrzymania ciągłości kultury polskiej. Jest to niezwykle ważne, że nawet po okresie 1990 roku stało się to jeszcze ważniejsze, ponieważ ta dyskusja na temat teatru była bardzo szeroka, natomiast zasadniczo rzecz biorąc mówiono wiele o tym, jak ogromne znaczenie kluczowe ma dla polityki kulturalnej. Praktycznie rzecz biorąc opierał się na wiedeńskiej tradycji teatralnej. Było to dyskutowane z wielką pasją przez długi czas i warszawski krytyk Kornel Makuszyński w latach 20. napisał Rzeczpospolitej, tu zacytuję po polsku. Jest jeszcze tym dziwnym miastem, gdzie sprawozdanie teatralne ma wpływ na publiczność. Point 2. The architectural and spatial symbolism of the theatre cannot be overlooked. Oczywiście znaczenie symboliczne teatru nie może być niedocenione. Jest to po prostu dominująca pozycja w całym mieście, na samym wierzchołku miasta, można tak powiedzieć. A więc jego symboliczna funkcja jest i dydaktyczna jest ogromna, duża. Jest to potężny, imponujący budynek.
trzecie zagadnienie. Ja przejdę teraz do dokumentów z archiwów, tych, które dostępne są we Lwowie obecnie, które dopiero pokazują prawdziwy zakres. I znowu muszę powiedzieć, że nikt nie miał przedtem dostępu do tych materiałów, ani nie mógł cytować. Znowu Rada Miejska bardzo zdecydowanie kontrolowała repertuar, płaciła za wykonania i jeszcze była specjalna komisja teatralna, która nawet dobór aktorów regulowała. A więc jaki rodzaj tożsamości oni próbowali zasugerować? Oczywiście to jest już kwestia historiograficzna, nie chciałbym za bardzo chciał się w to angażować, ale oczywiście mieście było bardzo silne poczucie, że jest to przedmurze polskości, również w sensie kulturalnym, i przejawiało się to zarówno w publikacjach tamtego okresu, jak i teraz. Sukces obrony Lwowa przed zbrojnym oblężeniem przez wojsko ukraińskie też reprezentowało pewnego rodzaju symbolem polskości tego miasta, więc to przewijało się przez tą pamięć kultury. Były rocznicowe demonstracje, były programy edukacyjne, były uroczystości na cmentarzu Łyczakowskim i to wszystko wzmacniało ten właśnie narrację Polonia Semper Fidelis. A więc w jaki sposób to wytłumaczymy? Tutaj zacytuję ze statutu teatru z 1919, więc było zacytowane tutaj pewne patriotyczne przesłanie, po polsku to zacytuję. Jest polską instytucją narodową, której zadaniem jest pielęgnowanie przede wszystkim polskiej literatury scenicznej, dbanie o jej rozwój w myśl zasad sztuki i w formie artystycznej. Przedstawienia sceniczne odbywają się wyłącznie w języku polskim, który jest językiem urzędowym teatru wewnątrz i na zewnątrz. And similarly, in the contracts with directors, dokładnie rzecz biorąc, w umowach z dyrektorem teatru w latach 20. i 30. było powiedziane, że dyrektor ma robić następujące rzeczy. Znowu cytuję. Pielęgnować w pierwszym rzędzie twórczość sceniczną polską, a przez dobór odpowiednich sztuk zaznajamiać publiczność z działami repertuaru klasycznego. Further, co więcej, zastosowano cenzurę. Wiemy, że sanacja stosowała cenzurę na poziomie, a w Lwowie trwała cenzura od 1918 do 1939 roku na trzech poziomach cenzury. Ja będę, ze względu na upływ czasu, będę musiał zrezygnować ze zdjęcia tego, ale proszę mi wierzyć, że to trwało. Dalej, powiązania działalności teatralnej z działalnością edukacyjną, przedstawienia dla młodzieży szkolnej takich klasyków jak Wyspiański i Teatr Miejski. Dawał przedstawienia wyjazdowe dla polskiej ludności. I to można zobaczyć w dokumentach i również w artykule w czasopiśmie Scena Polska z 1920 roku. Przyjrzyjmy się przedstawieniom teatralnym. Z jednej strony oczywiście widzimy potwierdzenie tego założenia, że mają to być sztuki patriotyczne. Po drugie,
Po obronie Lwowa wystawiono tam sztukę Kościuszko pod Racławicami autorstwa Anczyca. Kontekst tego pokazywał, w jaki sposób teatr lwowski był używany do pobudzania świadomości narodowej. Prasa, ponieważ ten teatralny aspekt jest taki kluczowy, zwróciła na to uwagę. Na stronie tytułowej Kuriera Lwowskiego czytamy: gdy ideały kościuszkowskie zestawimy z dzisiejszym kierunkiem polityki polskiej, and Arthur Schröder, later a director of the theater, wrote in Gazeta Lwowska, i później Arthur Schröder, dyrektor, napisał: wszyscy żołnierze i obywatele powinni czytać, być na tej sztuce i dowiedzieć się o tym wielkim zwycięstwie i o haśle "We will not yield a yard of our ground". Dalej w ciągu następnych lat i w latach 30. w tak zwanym Dniu Piłsudskiego wiele takich przykładów mieliśmy, a więc wystawiania Kordiana Słowackiego w 1920 roku. Znowu w obecności Józefa Piłsudskiego dla upamiętnienia obrony Lwowa. Żelazowski promował również operę Moniuszki, należące do kanonu kultury polskiej, tak, a, że stały się one kluczowym elementem repertuaru. Wtedy teatr był po prostu używany również w przedsięwzięciach handlowych, takie jak Targi Wschodnie. A to można powiedzieć, jak to się wtedy działo, dzisiaj na to sarkamy. Otóż jest to wiele, wiele takich przykładów, mam nadzieję, je zebrać je kiedyś w książce. W latach 20. Finansowe trudności, ponieważ teatr cierpiał ze względu na konkurencję kina, tak więc dokumenty pokazują, jak bardzo ograniczony finansowo był budżet teatru. Tym niemniej jest również trochę takich odejść od tej linii narodowej, a więc to poczucie polskości oczywiście przenikało to całe życie społeczne, ale to nie zupełnie tak wyglądało jak w dokumentach. Praktycznie było coś takiego jak polska tożsamość lokalna i też była ona patriotyczna. Kiedy wybrano sztukę Słowackiego w 1920 roku, wybrano sztukę Mazepa, która przecież dotyczy bohatera ukraińskiego, a więc to jest jeszcze inny przejaw działalności Żelazowskiego. Dalej, wyzwolenie Wyspiańskiego również stało się jak gdyby lokalnym świętem. Znowu ten sam tytuł, wyzwolenie, był stosowany jako odzwierciedlenie obrony Lwowa przed Ukraińcami, a więc wiele z tych elementów miało miejsce za czasów dyrektora Leona Schillera i Chorzycy, latach, a więc to były szczyty działalności Teatru Lwowskiego i nawet w Warszawie zauważamy, jakie przywództwo ten teatr wtedy sprawował. Oczywiście dyrektorzy stosowali się do tej oficjalnej polityki, a więc grano cały czas kanon polskiego dramatu, a więc Krasiński, Nieboska komedia, wystawiony już po dwa lata po napisaniu, a więc wtedy nie tylko Chorzyca, ale również rząd w Warszawie zaoferował pewne wsparcie finansowe, tak aby można było powiedzieć, że tu
Wsparcie ze strony rządu centralnego odegrało pewną rolę. Oczywiście wystawiano Dziady, nową wersję Korbiana, dalej Samuel Zborowski, srebrny Salomej i oczywiście Dziady po raz wtóry. Wszyscy wiemy, jaki obraz przedstawiony historii został w Dziadach. Jest to oczywiście ten podskórny, bardzo patriotyczny mandat, więc to ciśnienie ze strony administracji na ten patriotyczny, ale również ten zasadniczy kontekst, interpretacja. Co się stało? A idea Schindlera nie była oparta na tożsamości narodowej, tożsamości społecznej. Był socjalistą i zasadniczo biorąc przetrwał nawet do czasu komunistycznego jako dyrektor teatru. Otóż oczywiście było to krytykowane, ponieważ mówiono, że wystawia się sztuki, ponieważ są tylko polskie. Bezwartościowe, ale polskie. A zamiast tego starano się polskość bardzo zaprezentować tak, aby bez uprzedzeń można było. Więc pewnego rodzaju ta urzędowa linia narzucana i to, co się działo w praktyce, rozchodziło się. Schillera aresztowano dwukrotnie po premierze snu Srebrnego Salomei, ponieważ wtedy w Galicji było to. I po drugi raz, kiedy zaatakował kurier włoski, ponieważ obciął ostatnią linijkę, kiedy Werny Hora mówi, będę, powrócę tu, kiedy będzie się spali. Tak więc to zostało jak gdyby usunięte ze sztuki po raz drugi go wtedy aresztowano. Otóż pokazuje to, jak wielka uwaga skupiona była przez władze miejskie na tej kulturalnej roli budowania pamięci kulturalnej. To też jedna linijka z Dziadów, ci w więzieniu. To odnosiło się wtedy do Berezy Kartuskiej, jak gdyby w skojarzeniach widzów. Po drugie, pokazuje również, w jaki sposób wydarzenia kulturalne, ta produkcja kulturalna rozmijała się z tym, co było przewidziane w tej oficjalnej linii. A więc dopiero porównanie praktyki z teorią pokazuje, w jaki sposób nakreślone zostały te elementy realizowane. Oczywiście jestem bardzo ograniczony zarówno w przygotowaniu mojej książki, które muszę się w jakiś sposób ograniczać do tej lokalnej tożsamości. Bardzo krótko postaram się tylko odnieść do tego dziedzictwa habsburskiego w tym całym wątku. Na przykład wystawiano sztuki, które były bardzo popularne w Wiedniu, wystawiano we Lwowie, kiedy nie wystawiano ich w Warszawie. Oczywiście operetka była również, twórcy austriacy, była bardzo popularna we Lwowie, a w Warszawie właściwie nie. Otóż większość operetek była napisana przez Austriaków, Węgrów i dotyczyła właściwie pewnego rodzaju nostalgii habsbursko-austro-węgierskiej. I tak więc tak sztuka Sisi o zamordowanej królowej austriackiej. Otóż a więc możemy powiedzieć, że ta kulturalna pamięć pokazuje w ten sposób bardziej subtelny lokalną
tradycję i lokalną tożsamość. Jest to o tyle ciekawsze, że oficjalna historia zasadniczo w ogóle o tym nie mówi. Jest to narracja, ideologiczny podział pomiędzy Polakami a Ukraińcami, a to wszystko o wiele bardziej subtelnie wyglądało. Oczywiście promowanie lokalnych autorów, regionalnych autorów, a powtarzanie tych sztuk nieomalże do aż wyczerpania. Były to wszystko wystawiane przez aktorów lwowskich. Otóż myślę, że tutaj muszę się już zaczynać, ponieważ mógłbym mówić jeszcze bardzo długo, a mam jeszcze mówić o współczesnej Ukrainie. Powiem tylko, że używanie tej pamięci kultury jako pewnego rodzaju soczewki skupiającej wiele różnych aspektów, w jaki sposób formy autonomii lokalnej, w jaki sposób pokazują to subtelnie. Druga część mojego wykładu to jest rzeczywiście duże wyzwanie, tym bardziej, że muszę się spieszyć. A więc po 1991 roku, kiedy odzyskała niepodległość Ukraina, znowu to stało się dużym wyzwaniem. Otóż używanie tej pamięci kulturowej zostało znowu wykorzystane przez Radę Miejską do uzupełnienia tego, co przeoczyła historia. Jakie te, a więc po pierwsze, znowu publikacje i bezpośrednie działania przez władze miejskie. Jakie więc ogólne tło było w 1991 roku w sferze publicznej? A więc po pierwsze, był to nowy nacjonalizm ukraiński. A więc zmieniono wszystkie nazwy ulic natychmiast. Przepisano natychmiast wszystkie podręczniki, rosyjskie, radzieckie podręczniki, bardzo pod kątem historii Ukrainy, więc mało tego, poświęcono też wiele czasu temu, co stało się w Europie Środkowej po upadku komunizmu. Otóż traktowano ten obszar tak jak obszar Piemontu, który również jest obszarem granicy dwóch kultur i państw. Otóż to, co jednak było bardzo ważne, to to, że zachowały się pewne instytucje naukowe, Rosvita, czy też Towarzystwo Naukowe Szewczenki. Wszystko to, choćby ludność ukraińska była w mniejszości przez jakiś czas, jednak bardzo silne akcenty były na to położone. Otóż ze względu na tą wielokulturową, wieloetniczną przeszłość kraju i tego, co było dookoła tego miasta i tego, co było dookoła, wystarczyło przecież pójść na cmentarz, żeby zobaczyć na nagrobkach napisy w wielu językach. To wszystko stanowiło wielkie wyzwanie dla tego traktowania kultury, historii kultury i pamięci kultury od góry do dołu. W międzyczasie nastąpiły takie wysiłki, aby wprowadzać te pojęcie wielokulturowości. To zresztą było o wiele dyskusji, kiedy wiele różnych etnicznych grup żyje w jednym miejscu. Zaczęło się to od publikacji, a więc to, co II, czyli taki magazyn, to jest I to są dwie litery, które są w ukraińskim, a nie ma ich w rosyjskim, tak zatytułowano to czasopismo, które zresztą zaczęło wychodzić w ciągu ostatnich 2 lat władzy rosyjskiej. Dalej inny magazyn, inne czasopismo Zachinet, również redagowane przez naukowców, a więc starano się jakoś poznać, zbadać tę historię. Na bardzo
wpływowych forach, które były w latach 90. wyciszone. A dobrze, co robiła Rada Miasta? Rada Miasta sprawowała redakcję i dalej odnowiono wiele elementów związanych z czasów ochrony obrony Lwowa, które zasadniczo rzecz biorąc były usuwane w cienie. I więc zwrócono się też do badań nad kulturą miejską Europy Środkowej, Wschodniej, Zachodu i wiele osób zostało skierowanych na stypendia, w tym i ja. A więc było to bardzo z mojej strony brzmi jak pewnego rodzaju osąd, ale ja już byłem w środku tych wydarzenia, więc ta narracja o wieloetnicznym środowisku jest niezwykle ważna w stosowaniu pamięci kultury jako narzędzia. Miasto przeżywało ogromny festiwal i jak gdyby przedstawiało swoją przynależność do Europy i pięć różnych aspektów wielokulturowości tego miasta w elementach architektonicznych, no więc tu jest ratusz, katedra, polska katedra, monaster. A więc hasłem, które przy tym mówiono, otwarty na świat. I oczywiście było to hasło wyrażone w dobrej woli. Ale jeśli popatrzy się na stronę internetową, która mówi o historii tego miasta, nie ma tam właściwie nic o 400 latach, kiedy znajdowało się to w obrębie państwo polskie. A więc przedstawia się Lwów jako miasto, które bardzo leży w takim dogodnym miejscu. Jeśli chodzi o data monarchii Habsburskiej, bardzo krótkie opisy, a potem lata panowania Związku Radzieckiego załatwione jednym zdaniem. A więc to jest takie bardzo krótkie, bardzo jak gdyby jednak kierunkowe opisanie historii miasta i przedstawia się jako kulturalną i duchową stolicę Ukrainy. Oczywiście tego rodzaju punkt spotkania jest równie ważne to, co się mówi, jak to, co się pomija, a więc jest tu pewna wybiórczość w tym, co robi Rada Miasta. Spójrzmy jeszcze w inne miejsca, więc na przykład Muzeum Historyczne Miasta Lwowa, no może ono nam coś powie na temat tych kilkuset lat. Nie, ono mówi tylko o historii niepodległej Ukrainy. A więc to nie jest historia z punktu widzenia wieloetniczności. I wreszcie edukacja, nowy podręcznik, który nazywa się Lwowoznawstwem, czyli wiedzą o Lwowie, Ukrainoznawstwo in 1993. Zastąpił Ukrainoznawstwo, czy też nastąpił po wydaniu podręcznika do Ukrainoznawstwa. Znowu jest tam bardzo dużo na temat przedukraińskiej historii, aż i znowu jest to perspektywa. Ja nie osądzam tej perspektywy, ale jeśli mówimy o tożsamości wieloetnicznej, to musimy te wieloetniczne elementy w jakiś sposób przedstawiać obok siebie, w miarę równorzędne.
dokładnie inaczej. To jest paternalistyczne podejście. Wszystko zostało sprowadzone do części historii, wielkiej historii Ukrainy. Jeszcze bardzo wiele innych przykładów mogę zastosować. My jako historycy mamy wielkie zobowiązanie. Publikując nasze prace, musimy wpływać i kształtować zawartość podręczników, tak aby ta dyskusja w nich zawarta, wywody w nich zawarte starały się oddawać wiele aspektów. Ja w tej chwili muszę powiedzieć, że co najmniej dwuznaczna jest pozycja stanowisko Rady Państwa, Rady Miejskiej w stosunku do wieloetniczności. Lwowa. Chciałbym na sam koniec wspomnieć o heterogeniczności architektury i pomników. To jest to, w którym ja, ten moment, w którym ja mówię, że kultura potrafi wyjść na zewnątrz, oderwać się od tego paternalizmu ukraińskiego. Architektura, jak gdyby w tej chwili, kiedy ściany domów niszczą się, tym odpada, widzimy tam napisy polskie, napisy w hebrajskim. Oczywiście to budzi wielki sprzeciw, bo mówi się, ach, to turyści przecież widzą, ale to pokazuje czas poprzedniej historii, tej właśnie wieloetnicznej. A co z pomnikami? Niektóre ulice nazywane są dalej ulicą Kopernika, ulicą Mickiewicza, a obecnie stawiane pomniki są bardzo takim wielkim pomieszaniem. Dalej jest na przykład łuk triumfalny Stefana Bandery, ale również miejsca poświęcone innym bohaterom, a więc ta pamięć kultury, w który możemy się wczytać, o wiele więcej nam mówi niż tekst strony internetowej, na której Rada Miasta streściła historię miasta Lwowa. Aby więc zakończyć konkluzją, to jest wiele wymiarów, to co i tylko kilka z nich mogę pokazać. To co chciałem pokazać, to jest to, że pamięć kultury jest takim właśnie szkłem powiększającym, czy skupiającym nawet bardziej, który potrafi, jest oderwany od koncepcji Geschichtspolitik niemieckiego historyka Wolfa. Otóż Geschichtspolitik jest stosowany do pewnych kanałów politycznych, kulturalnych. W momencie, kiedy to robimy, widać wiele luk zarówno pomiędzy tą oficjalną polityką a rzeczywistością, a więc pozwala również ta pamięć kultury przeprowadzę studia porównawcze wielu różnych regionów środkowej Europy, tak jak powiedziałem to w tytule. To, co starałem się pokazać, to, że Lwów jest pewnego rodzaju mikrokosmosem tych różnych zagadnień, gdzie w tej chwili ten okres pomiędzy wojnami, kiedy znajdowało się to w obrębie Polska polskimi i dalej pewnego rodzaju dalsze te okresy również stają się pewnego rodzaju symbolami albo dawnej władzy radzieckiej, albo nowoczesnej, współczesnej władzy ukraińskiej. Otóż historia sama nie pozwala nam zrozumieć do pełni tej bardzo skomplikowanej narracji, opowiadania coraz mniej jest teraz ludzi, którzy rzeczywiście dokładnie pamiętają, co się działo tamte. Oczywiście użyteczne są pamiętniki, ale aby zrozumieć rzeczywistą dynamikę życia miasta, musimy studiować to, co się znajduje w poszczególnych ludziach. Jest to zresztą taki właśnie przypadek historii powtarzanej ustnie.
I zapytany historyk powiedział, ja nie pamiętam, ale Lwów pamięta to wszystko. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować i zwrócić się do Państwa z pytaniem, czy macie Państwo jakieś pytania do naszego prelegenta? Dziękuję. Anna Zapale z Uniwersytet Pedagogiczny. Thank you very much. I'm from the Pedagogical University of Krakow. Anna Zapale. Why have you chosen theater as an example of the memory, cultural memory? And the second question, how do you explain the discrepancy about the multicultural slogan? Which are on banners now, with comparing that with the reality, especially if you analyze academic textbooks and other publications related to it. Again, I will answer in English, having hopefully understood. Ja rozumiem to pytanie, odpowiem po angielsku. Dlaczego teatr? Dlatego, że miałem mało czasu na tą prezentację, ale teatr w tym czasie miał niezwykłą retoryczną znaczenie. Znaczenie, jakie teatr miał wtedy w całej Europie, było bardzo duże. Mieszkańcy bardzo wysoce cenili sobie teatr. To moja praca troszkę o Teatrze Wiedeńskim. Powiedziałem mi to, kiedy zmieniały się poszczególne reżimy, to zasadniczo biorąc jedyne narzędzie pomocy, jakie mogło być dane jakiejś kulturze, to było przez teatr. A więc bo innych nie było, a więc dlatego był dla mnie ważny teatr. Po drugie, nie tylko, że to symboliczne znaczenie ma, ale wiemy, że w polskiej kulturze, zarówno w historii, jak i w pamiętnikach przywija się to, jak ważny był teatr dla polskiej kultury i dla samowyrażenia polskości. Tak więc założyłem, że będę mógł znaleźć jakieś recenzje, jakieś inne elementy i myślę, że to ten temat, który wybrałem, pozwoli mi w jakiś sposób dla tych czasów, kiedy teatr był uważany za coś bardzo ważnego i codziennie. Natomiast drugie pytanie, w jaki sposób tłumaczę tę wielokulturowość i tożsamość wielokulturową i ten rozdziew, to oczywiście dla historiografa jest niezwykle ważne, że zaczyna się to od indywidualnych studiów. Zazwyczaj zaczyna się to od tła etnicznego. I to albo ta pojedyncza osoba, tak jak ja próbuję teraz, próbuję porównać dwa różne okresy, dwa różne i dwóch różnych grup etnicznych, albo przez prace zbiorowe, tak jak książka Lwów, Miasto, Społeczeństwo, Kultura, gdy profesor Karolczak był redaktorem, gdzie jest to nowa tendencja, aby nie postrzegać każdej grupy etnicznej oddzielnie. I myślę, że to podejście nie jest aż całkowicie poprawne, ponieważ poza asymilacją, oczywiście to jest ogromny obszar, ale możemy powiedzieć, że każda z tych społeczności miała swoje teatry, te teatry żyły swoim niezależnym życiem, tak jak żyły niezależnym życiem kościoły. Tak podobnie jak w książce, która mówi sąsiedzi jako zdrajcy, kiedy
kiedy w jakimś momencie sąsiedzi polscy i ukraińscy przestali siebie postrzegać jako sąsiadów, ale zaczęli się czuć odrębnie jako Polacy lub Ukraińcy. Myślę, że można oczywiście pracować w wielkich grupach badaczy, ale ja zrobiłem to inaczej. Czy jeszcze jakieś pytania? I'd like to ask w okresie sanacji, ale też właściwie od samego początku. Jeśli można byłoby prosić o kilka informacji na temat. Bardzo chętnie. So I'll tell you. It was actually again, ironically, to rzeczywiście dość cenzura była tradycją austriacką. Ja zresztą czytałem o tym, że cenzura jest wynalazkiem austriackim. To był pierwszy poziom. Cenzura tekstów musiała być przedstawione teksty sztuk, zanim zostały w ogóle wprowadzone do repertuaru. Potem wprowadzono cenzurę tekstu, tak jak miał być on wygłaszany. I mało tego, policjanci teatralni byli na widowni i sprawdzali jeszcze, zasadniczo rzecz biorąc, co słychać ze sceny, a więc to jest ten trzeci poziom cenzury. Dziękuję za to pytanie. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania z naszej strony? Chciałem tylko dodać, panie doktorze, że te trzy poziomy cenzury, to być może, że wynalazek austriacki, ale okres socjalizmu w Polsce Ludowej, to takie same Łącznie z tym policjantem na widowni. Including that policemen in the audience have been well developed during the socialist communist rule in Poland. I can imagine that. Oczywiście jest to pytanie, jaki to jest rodzaj cenzury. Nawet to, że sztuki składano do przejrzenia, to jeszcze nie oznacza właśnie cenzury. Ale oczywiście rozumiem, co pan chciał powiedzieć. Jeżeli już nie ma pytań, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować państwu za uczestniczenie w wykładzie i chciałem bardzo podziękować naszemu prelegentowi. Licząc, że już niedługo będziemy mogli zapoznać się z publikacją, która przybliży nam problem pamięci kulturowej w odniesieniu do Lwowa. Bardzo dziękuję. Dziękuję.